Dzisiejszy dzień jest dniem święta szkoły, dniem patrona szkoły. Witold Gombrowicz jest od kilkunastu lat patronem Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli. Dlatego też dzisiaj w porozumieniu z Muzeum Gombrowicza, a dokładnie z kuratorem panem Tomaszem Tyczyńskim, doszliśmy do wniosku, że święto szkoły wykonamy, czy zrobimy, dokładnie będziemy świętować razem z naszym muzeum. Szkoła liczy ponad 500 uczniów, dlatego też niezmiernie ciężko jest przygotować logistycznie połączenie jednej imprezy w całość. Dlatego też podzieliliśmy na blok klas młodszych i blok klas starszych. W pierwszym bloku oczywiście w kawiarenkach warszawskich, tam gdzie przebywał Gombrowicz, młodzież mogła skosztować wiktuałów typowo kawiarnianych. Oczywiście była zabawa, a przede wszystkim lekcja żywej historii, spotkanie w muzeum. Następnie dla grupy uczniów starszych zaczęliśmy oficjalnie małym spektaklem, małą sztuką teatralną w reżyserii pani Kalinowskiej, która zderzyła dwóch Gombrowiczów. Dojrzałego Gombrowicza, gdzie miałem szczęście zagrać, i młodego Gombrowicza, którego grał nasz uczeń Łukasz Klocek. Kaden Wandrowski zjechał moją ostatnią nowelkę, niedwuznacznie odsądzając mnie od talentu. Przeczytali o tym w gazecie, w salonie aż wrze. Uwierzyli, bo przecież pisarz zna się na rzeczy. Po tym spektaklu oczywiście było też podsumowanie międzygminnego konkursu 1 z 10 na informacje i wiadomości o Witoldzie Gombrowiczu i koneksjach ze Wsolą. Gdzie spędzał wakacje Witold Gombrowicz, gdy wypłynął łódką z kuzynką Stasią Cichowską i nie miał siły wrócić? Lubuszenie. No niestety, w Jastarni. Brawa dla odważnego Kamila! Wszyscy tak na co dzień do szkoły przychodzą ubrani? Bardzo fajnie jest to, że młodzież odpowiada na nasze, może nie tak, że odpowiada, że my tak chcemy, ale bardzo często utożsamiają się z tym, co odbywa się w szkole. I jesteśmy przed następną wielką imprezą, gdzie będzie festyn nasz 28 maja i tam też młodzież będzie przygotowywała się w formie zabawy piknikowej. Bardzo chętnie widzimy młodzież odpowiednio przygotowaną, a więc ubraną. Obowiązuje nas strój galowy, a że ten strój galowy przyjął strój epoki lat 30., 20., dlatego też fajnie to jest miło zobaczyć kobiety w piórach, mężczyzn pod krawatem, czy w pampach, czy odpowiednio przygotowanych.